Jaga Radio. Jagiellońskie podcasty. Zapraszają Emil Kamiński, Marcin Urchowicz. Z tej strony mikrofonu witają Państwa Emil Kamiński, Marcin Urchowicz. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, Jesus Simas. Dzień dobry. Dzień dobry, Jesus. Jak stan swoim polskim? Trochę po polsku. Trochę po polsku, okej. Okay. Jesus Simas jest z nami nie bez kozery, ponieważ jego dokonania z roku 2019 muszą na wszystkich robić wrażenie. 21 goli. Najlepszy strzelec ekstraklasy w roku 2019 ex aequo z Igorem Angulo. Nomen omen również zawodnikiem z Hiszpanii. Nominacja świeża do tytułu obcokrajowca roku według tygodnika Piłka Nożna, tak więc posypało się tych nominacji, posypało się trochę tych nagród. So, Jesus, today. Jesus, dzisiaj jest Twój wielki dzień. Dzisiaj uzyskałeś nominację do tytułu najlepszego obcokrajowca roku według tygodnika Piłka Nożna. Jakie są Twoje odczucia na ten temat? How are you feeling with that? Jestem bardzo szczęśliwy z powodu tej nominacji. Uzyskałem ją za mój rok w Jagiellonii. Jestem tutaj dopiero rok. Tę nominację uzyskałem również ze względu na moją ciężką pracę, występy na boisku, więc jestem bardzo szczęśliwy. Czy spodziewałeś się, że zaledwie po roku staniesz się jednym z idoli wśród kibiców Jagiellonii? Maybe not icon, but one of the idol of Jagiellonia's supporters. Nie myślałem o tym. Przyjechałem tutaj, żeby poprawić moją karierę. To był dobry rok i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. 21 goli. To naprawdę imponujący rezultat. Czy kiedy przyglądasz się tym statystykom, myślisz sobie, wow, człowieku, co ty zrobiłeś? Tak, coś w tym stylu. Nigdy wcześniej nie strzeliłem więcej niż 8 goli w jednym sezonie, a teraz w jednym roku zdobyłem 21 bramek. Nie spodziewałem się tego, ale jestem naprawdę szczęśliwy, że to osiągnąłem. Rozmawialiśmy o naszych kibicach. Oni również okazują swoje uznanie wobec tego, co robisz. Wybrali cię na najlepszego piłkarza roku w Jagiellonii. Jak się z tym czujesz? Jestem bardzo szczęśliwy. Muszę powiedzieć dziękuję naszym fanom. Pokazali mi, jak mnie lubią i jak mnie cenią. Jestem bardzo szczęśliwy. Kiedy trafiłeś do nas na początku zeszłego roku, pamiętam, że podczas przedsezonowego spotkania z fanami nasi kibice poinformowali cię, że mają na trybunach pewną przyśpiewkę. Słuchaj Jezu, jak cię błaga lud. Listen Jesus, how the people beg you. And you said, okay, easy. Ty na to powiedziałeś, spokojnie. Teraz możemy powiedzieć, że błagania ludzi zostały wysłuchane. Of the people, yes, has been finally received. Tak, podczas pierwszego spotkania w Jadze czekali na mnie. Kiedy tu przyszedłem, miałem drobną kontuzję, ale potem ciężko pracowałem i wróciłem do formy. Do zgrania z kolegami z drużyny, ze sztabem. Zacząłem grać dobrze, strzelać gole i tak pozostało do teraz. Oczywiście nie jesteś tylko strzelcem, masz również wiele asyst. Jak ważna jest dla ciebie praca zespołowa? Jako zawodnik nie jestem typową dziewiątką. Oni lubią być cały czas w polu karnym, a ja lubię być z drużyną, brać piłkę, pomagać, grać z naszymi pomocnikami. W ten sposób mam więcej opcji do asystowania. Czyli posiadanie Patryka Klimali jako głównego strzelca było dla ciebie bardzo pomocne. Tak, bardzo lubię taki typ piłkarza jak Klima. On jest bardzo dobry, jest silny, szybki i daje mi dzięki temu przestrzeń, żeby wziąć piłkę i móc zrobić coś z grą. Twoja współpraca z Patrykiem była bardzo dobra, ponieważ obaj strzeliliście w sumie podczas pierwszej rundy trwającego sezonu 18 goli. Jak trudno będzie grać bez niego? Oczywiście będzie to trudne, ale jak bardzo? Wiemy oczywiście, że Klimala został piłkarzem Celticu Glasgow.
Bardzo dużo razem graliśmy i trenowaliśmy, bardzo dobrze się znaliśmy. Ale teraz wyjechał i to Mudryński jest naszym numerem 9. Zobaczymy, czy trafią do nas inni gracze, ale nieważne, kto będzie na boisku. Na pewno dobrze się porozumiemy. Mamy przecież przed sobą jeszcze wiele treningów. To na pewno nam pomoże. Wspomniałeś o tym, że nie czujesz się jak typowa dziewiątka, ponieważ nie masz ku temu warunków fizycznych. Ale w Jagiellonii grał jeden napastnik z warunkami fizycznymi bardzo podobnymi do twoich. Nazywał się Tomasz Frankowski i strzelił ponad 50 goli dla Jagiellonii. Tak, słyszałem o tym. Być może zawodnicy tacy jak ja nie mogą walczyć z dużymi środkowymi obrońcami, ale mamy inne umiejętności. Może to być pomocne dla drużyny, być takim jak my, mniejszym, szybszym, poruszać się inteligentniej od środkowych obrońców i dzięki temu tworzyć miejsce do strzelania goli lub wykreowania sytuacji strzeleckiej. Mówiłeś o przestrzeni, kiedy rozmawialiśmy o twojej kooperacji z Patrykiem Klimalą. Zakładam zatem, że jest to najważniejsza rzecz, którą Patryk ci dawał jako ofensywnemu pomocnikowi. Tak, ponieważ on cały czas był blisko środkowych obrońców, którzy cały czas go pilnowali. To dzięki jego ruchom bez piłki miałem wiele miejsca do wykonywania swojej pracy dla drużyny. To dlatego zdobyłem dużo bramek. Czy możemy zatem założyć, że jest to najważniejsza rzecz, której oczekujesz od napastnika, żeby tworzył ci miejsce? Tak, zwracam na to uwagę. Jak gra nasz napastnik? Na jego ruch ja odpowiadam swoim i dzięki temu jeden z nas na pewno będzie miał przestrzeń. Możemy wtedy wziąć piłkę i stworzyć wiele szans. Rozmawialiśmy także wcześniej o twojej pozycji na boisku. Powiedziałeś, popraw mnie jeśli się mylę, że wolisz grać za plecami napastnika. A jaka jest twoja druga ulubiona pozycja? Tutaj w ostatnim sezonie grałem jako napastnik ze względu na wiele kontuzji, jak na przykład TSC Pobicia i Klimy. Ja więc grałem na tej pozycji wiele spotkań. Dobrze się tam czułem, dodatkowo rozegrałem kilka spotkań jako skrzydłowy, ale to nie jest lubiana przeze mnie pozycja. Zatem oprócz grania jako dziesiątka, lubię występować jako dziewiątka. Cofnę się jeszcze do roku 2019. Który moment tamtego roku był dla ciebie najcenniejszy? Spotkanie przeciwko Wiśle Kraków. Zdobyłem wtedy swój pierwszy hat-tryk, który był także pierwszym hat-trykiem Jagiellonii w Ekstraklasie. Pytam cię o to, ponieważ miałeś wiele momentów, kiedy strzelałeś po dwa gole. Pamiętamy wszyscy te mecze przeciwko Lechom Poznań, kiedy w trakcie jednego tygodnia zdobyłeś cztery bramki przeciwko bardzo silnej drużynie, która zawsze jest jednym z faworytów do zostania mistrzem. Pamiętamy również, jak strzeliłeś dwie bramki przeciwko Pogoni Szczecin. Pamiętamy także te trzy gole strzelone w Wiśle. Czy wciąż masz w domu tę piłkę, którą tego dokonałeś? Kraków są... Have you ball from this game against Wisla Kraków till today in your home? Tak, a poza tym mam wiele wspomnień związanych z tym meczem, ponieważ grałem przeciwko mojej byłej drużynie, moim przyjaciołom. Pamiętam to również dlatego, że był to mój pierwszy mecz przeciwko nim. Nigdy wcześniej nie grałem przeciwko Wiśle. To był naprawdę dobry mecz. Czy często jeździsz do Krakowa, żeby spotkać się ze swoimi dawnymi przyjaciółmi? Czy ze względu na duży dystans pomiędzy Białymstokiem i Krakowem te wizyty nie są zbyt częste? Staram się jeździć, ale nie mamy zbyt wiele czasu. Staram się, czasami tam jeżdżę i spotykam się z Baszą, z którym jestem bardzo zżyty. Piszemy ze sobą niemal codziennie. Staram się tam jeździć. Na moment cofnę się jeszcze do nominacji piłki nożnej. W kategorii najlepszy obcokrajowiec są trzej Hiszpanie, ty, Felix i Angulo. Jaki jest sekret hiszpańskich piłkarzy, że aż tak bardzo podnoszą poziom polskich drużyn? Where is the secret that these Spanish players are improving level of Polish teams?
Nie znam sekretów. W Hiszpanii nasze umiejętności mamy od dziecka. Może będąc dziećmi mamy cięższe treningi niż w Polsce. Może to taktyka, która w Hiszpanii jest bardzo ważna. Kiedy jesteś młody, zaczynasz w ten sposób trenować. A może to sekret, bo tutaj też są bardzo dobrzy napastnicy i piłkarze, ale może to nasza mentalność, która skłania nas do ruchu, szukania przestrzeni, bycia cały czas przy piłce, co prowadzi do zdobywania goli. Our mentality is more to move, to create a space, to be all the time on the balls and to try to score. Pytam o to, ponieważ dla przykładu najlepszym piłkarzem z zagranicy w 2018 roku w Polsce był Carlitos, inny hiszpański piłkarz. Teraz z pewnością to także będzie Hiszpan. Widzieliśmy różnicę pomiędzy polskimi piłkarzami i hiszpańskimi także podczas ostatniego Euro 21, kiedy Polska grała przeciwko Hiszpanii i wszyscy wiedzą, jak to się skończyło. Poland was playing against Spain and everyone knows how it has finished. To był najlepszy mecz, jaki możesz zobaczyć. Poziom mentalności każdej z drużyn, każdej z narodowości. My, jako Hiszpanie, lubimy brać piłkę, mamy pasję. Nie wydaje mi się, że w Polsce piłkarze mają pasję. Lubią grać długie piłki, być szybkim, a my w Hiszpanii lubimy kreować atak, cały czas tworzyć okazję. Potrzebujemy czasu, żeby stworzyć atak, stworzyć szansę. Fast on the other box, and in Spain we like to create the attack, to be all the time with our opportunities, and we take time to create the attack and have a chance. Emil wspomniał, że poprawiasz poziom swojej drużyny. Czy to była Wisła, czy to teraz jest Jagiellonia. Ale ty także od początku pobytu w Polsce się poprawiłeś. Jakie są twoim zdaniem twoje mocne strony, które poprawiłeś podczas pobytu w naszym kraju, teraz w Jagiellonii, a wcześniej w Wiśle? Nie wiem. Kiedy tu przyszedłem z Hiszpanii, starałem się poprawiać, by być jednym z najlepszych piłkarzy w tej lidze. Nie jest to mój kraj. Chcę pokazać wszystkim, którzy mnie oglądają, że jestem dobrym piłkarzem. Może w Hiszpanii mamy wielu piłkarzy, takich jak ja czy Felix, którzy mają jakość, ale kiedy tu przyjechałem, to obiecałem sobie, że pokażę wszystkim, że jestem dobrym piłkarzem. And that's why when I come here, I promise me that I want to show everybody that I'm a good player. Rozmawialiśmy o nominacjach do nagród piłki nożnej oraz innych tego typu. Jednakże widziałem kiedyś, że są takie strony internetowe poświęcone hiszpańskim piłkarzom grającym za granicą. I ty właśnie byłeś nominowany, wielokrotnie zresztą, do 11 najlepszych Hiszpanów grających poza granicami kraju. Pośród takich graczy jak David Silva czy inni, jakie to uczucie być w takim zestawieniu? To bardzo dobre dla mnie, także dla mojej rodziny. Są bardzo szczęśliwi, kiedy widzą mnie w tego typu zestawieniach. Wiedzą, że jestem tu, daleko od domu, sam, ale jestem tu, ponieważ lubię i chcę być jednym z najlepszych piłkarzy tutaj. Ciężko na to pracuję i dlatego lubię, kiedy jestem wśród nominowanych. Ciężko pracujący. Czy możemy Cię w ten sposób opisać? Tak, mam bardzo silną motywację. Nie jest, jak to powiedzieć, nie lubię być cały czas na tym samym poziomie. Chcę się poprawiać. W ostatnim sezonie strzeliłem 16 goli. Kiedy zacząłem ten sezon, to powiedziałem, że chcę strzelić minimum jednego gola więcej. Stawiam sobie zatem krótkoterminowe cele. Teraz mam 11 goli, ale mam nadzieję, że strzelę jeszcze 6. Czy możemy się zatem spodziewać, że strzelisz 4 gole w jednym spotkaniu, skoro już udało ci się zdobyć 3? Postaram się, ale myślę, że strzelić 4 będzie bardzo trudno. Strzeliłem już 3 i jeśli to powtórzę, to będę bardzo szczęśliwy. Podczas trwającego okna transferowego z polskiej ligi odeszło kilku dobrych napastników. Klimala poszedł do Celtiku, Buksa wyjechał do Stanów Zjednoczonych, także niezgoda z Legii. Więc teraz to ty stałeś się naturalnym liderem, może faworytem, do bycia najlepszym strzelcem w Polsce. United States, also niezgoda from Legia, went to United States, so now you have become the natural leader, maybe favorite, to be a top scorer of Poland.
Postaram się teraz, kiedy pierwszy strzelec odszedł, mowa o niezgodzie. Mam 3 gole mniej od niego, postaram się go prześcignąć, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Jeśli drużyna nie będzie wygrywać, ale ja strzelę 20 goli więcej, to nie będę szczęśliwy. Wolę, kiedy drużyna wygrywa mecze i tytuły, niż kiedy ja strzelam. And we will be in an 8th or 9th position, I will not be happy. I prefer to a team win some titles, win some games, and I score. Więc jeśli masz sytuację, w której masz 80% szans na strzelenie gola i 100% szans na zaliczenie asysty, wolisz asystę od bramki? Tak, wolę zwycięstwa od goli. Victory than goal. Z jednej strony w ostatnim roku bez swoich goli nie mielibyśmy pierwszej ósemki i do końca nie bylibyśmy w grze o europejskie puchary. Z drugiej jednak strony zmarnowałeś 2 bardzo ważne rzuty karne. Gdyby padły wtedy gole, mielibyśmy to 4. miejsce. Important penalties, because with these penalties, with these goals, we would have this 4th place. Tak, właśnie dlatego, kiedy zacząłem ten sezon, to nie zapomniałem o tym rzucie karnym w Gdańsku i dlatego chcę w tym sezonie dawać z siebie wszystko. Dawać Jagiellonii możliwość bycia w pierwszej czwórce czy trójce, bycia w Europie. Teraz musimy myśleć o następnym meczu. Mieliśmy tu wiele problemów, zmieniliśmy trenera, z pewnością będziemy mieli nowych piłkarzy. Klimala odszedł, teraz myślę tylko o następnym meczu, ponieważ jeśli zbyt wiele będziemy myśleć o dalszych celach, to z pewnością nie wyjdzie na dobre. Klimala also went. So now I'm thinking about only next games, because if we think about future, about long time, for sure we'll not take. Co do ostatniego meczu z Górnikiem Zabrze, to był dziwny mecz, ponieważ tworzyliśmy sytuację, a to Górnik zdobywał bramki. Ty także miałeś swoje sytuacje, rzut karny. Po twoim strzale patrzyłeś bardzo zdenerwowany wzrokiem na miejsce, z którego oddałeś ten strzał. Jak wiele wody było w tym miejscu? Tak, było trudno wykorzystać ten pierwszy rzut karny, ponieważ było tam dużo wody. Starałem się umieścić piłkę z tyłu, ale trener nie dał mi takiej opcji. Było trudno uderzyć, ale nie myślałem o tym. Lekko się poślizgnąłem, a poza tym bramkarz Górnika rozgrywał chyba najlepszy mecz w swoim życiu. Mieliśmy poza tym wiele innych dobrych szans, jak ta Kamary, ale bramkarz obronił, więc uważam, że to był jego bardzo dobry mecz i nasz zły dzień. Good chance like Kamara did and he saved, so for me it was the best game for him and it wasn't for us very now. Mamy nowego trenera. Kilka lat temu w Polsce był taki film Psy, nowe porządki. To samo można powiedzieć o nas. Jagiellonia, nowe porządki. Co możesz zatem powiedzieć o naszym nowym trenerze Iwaju Petewie po tych kilku dniach jego obecności w klubie? And we can say the same, something like that. Jagiellonia, the new rules, the new orders. So what can you say about our new coach, about Iwaju Petew after these few days when he is with our team? Przez pierwsze tygodnie będziemy szlifować naszą formę, podwyższać nasz poziom. Później zaczniemy pracować nad taktyką. Przedstawi nam swoją wizję futbolu, jak chce grać, jak chce atakować i bronić. Uważam, że jest bardzo dobrym trenerem, ma bardzo dobre CV. Będziemy grali bardzo dobry futbol. Potrzebujemy czasu, żeby go poznać, a on w tym czasie musi poznać nas. Czy wiedziałeś cokolwiek o naszym trenerze przed tym, jak uzyskał nominację na pierwszego szkoleniowca? Czy musiałeś to wygooglować? Musiałem to wygooglować, znaleźć go w internecie. Nie znałem go wcześniej. Znalazłem go w internecie, sprawdziłem, gdzie grał i trenował. Dobrze, że o tym mówisz, ponieważ musimy wspomnieć, że był on pierwszym trenerem takich drużyn jak Dinamo Zagrzeb. Prowadził także drużynę narodową Bułgarii, pracował w Ludogorcu Razgrad. Moim zdaniem najbardziej imponujące jest to, że podczas pracy w Dynamie grał z nimi w Lidze Mistrzów. To może bardzo dobrze wpływać na twoją mentalność. Jeśli widzisz człowieka, który prowadził klub w Lidze Mistrzów, myślisz, że skoro on z tobą pracuje, to ty też możesz tam się znaleźć. Good for your mentality, because if you see a guy who was in Champions League, you think that you could go there too, if he's working with you, right? Tak, on był trenerem w Lidze Mistrzów, a skoro wprowadził tam swoją drużynę, to nam też może się to udać. Teraz jednak jesteśmy na 9. pozycji w lidze i musimy dużo pracować. On musi nam przedstawić rozwiązania, grać, aby wygrywać wszystkie mecze. And he need to give us these solutions on the game to win every game. Okay.
Następne pytanie, myślę, że dobre. Jesteś po pierwszych treningach z nowym trenerem. Jakie są twoje wrażenia po tych pierwszych sesjach treningowych? Teraz biegamy, biegamy i biegamy. Musimy nabrać dobrej kondycji. W ciągu kilku dni myślę, że zaczniemy pracować nad systemem, taktyką. Trener przedstawi nam swoją mentalność odnośnie gry. Później będziemy wiedzieli o nim nieco więcej. Teraz tylko biegamy i ćwiczymy fizycznie, ale myślę, że w Turcji przedstawi nam swoją wizję gry. Czyli biegacie, ciężko pracujecie fizycznie. Czy uważasz, że to właśnie brak tych cech w ostatnim roku był powodem, dla którego ten rok nie był zbyt udany dla Jagiellonii? Nie, nie uważam tak. Znam drużyny, które są dobre fizycznie, ale zajmują miejsca 10 w swoich ligach. Musimy być dobrze przygotowani fizycznie, ale także znać się bardzo dobrze nawzajem. Musimy także wiedzieć, czego oczekuje od nas trener. Musimy podążać tą samą drogą. Jak wielu nowych twarzy spodziewasz się w klubie podczas trwającego okna transferowego? Nie wiem, naprawdę nie wiem. To nie moje zadanie. Uważam, że klub szuka zawodników i może rozmawiają o piłkarzach, których chcą zatrzymać. Skupiasz się zatem tylko na swojej pracy? Tak, zdecydowanie tak. A kiedy okno transferowe się zamknie, zobaczymy, jaką mamy drużynę. Idealne rozwiązanie. Zostawmy zatem przeszłość za sobą i porozmawiajmy o przyszłości. Mamy teraz rok 2020, wiesz co to oznacza. Obchodzimy 100. rocznicę powstania Jagiellonii. Jak się czujesz z tym, że na 100. rocznicę powstania jesteś naszym, jak powiedział Emil, najważniejszym i najcenniejszym zawodnikiem? Jestem bardzo szczęśliwy, kiedy tego typu sprawy, jak te nominacje, o których mówiliśmy, do mnie docierają. Po to tu przyszedłem, jest to rezultat mojej pracy, mojej gry i występów na boisku. Jestem naprawdę szczęśliwy, chcę oddać Jagiellonii wszystko, co mam i postaram się, żeby jako drużyna wznieść Jagiellonię na sam szczyt. Teraz, kiedy Patryk odszedł, oczy wszystkich kibiców będą skupione na tobie i na Tarasie, jako najważniejszych piłkarzach Jagiellonii. Czy to jest pomocne, ten stres? A może to nie pomaga, może to jest dla ciebie czymś przeciwnym? Nie, ja lubię presję, ponieważ uważam, że jeśli nie masz presji, to grasz jak w szkole. Ja lubię grać przy pełnym stadionie, przeciwko dobrym, dużym drużynom. Jeśli masz na sobie trochę presji, jest to dobre, ponieważ musisz pokazać wtedy swoje 100% w każdym meczu. Mamy teraz 9 punktów mniej od Legii Warszawa. W zeszłym sezonie, w tym momencie roku, Piast był piąty, ale różnica między nimi a pierwszą Lechią Gdańsk była większa niż obecnie między Jagiellonią a Legią. To nam pokazuje, że nawet teraz marzenie o pierwszym miejscu to nie jest niemożliwe. So it shows us that even dreaming about, you know, the first place, It's not impossible. Zgadzam się, to nie jest niemożliwe. Wiemy, że jesteśmy niedaleko od pierwszej pozycji, ale nie możemy, jako nasze cele, patrzeć na nich. Musimy patrzeć na siebie, na nasze spotkania, na naszą pracę. Jeśli będziemy dobrze pracować i wygrywać, to na pewno tam się znajdziemy. Wszystko jest możliwe, szczególnie w polskiej lidze, która jest bardzo wyrównana. Każdy może wygrać z każdym. Czy zaczynasz myśleć o tym obozie w Turcji? Zmierzycie się tam z bardzo silnymi przeciwnikami. Nie wiem, czy patrzyłeś, jakie to drużyny, ale dla przykładu to austriacki Wolfsberger, który grał w Lidze Europy. To zapewne bardzo pomocne i dużo można się nauczyć z meczów z takimi przeciwnikami. Wiemy, że będziemy mieli trudnych przeciwników, ale to dla nas dobre. Będziemy mogli zobaczyć, gdzie jest nasz poziom, gdzie jesteśmy. Jak możemy zacząć drugą część sezonu? Nasi przeciwnicy są z innych lig, innych krajów, jak Rumunia czy Austria. To zapewne również bardzo pomocne zobaczyć inne sposoby gry. Tak, ponieważ jeśli patrzysz tylko na ekstraklasę, to możesz przegrać przeciwko ostatniej drużynie i wygrać przeciwko pierwszej. Ale jeśli patrzysz na to, jak grają drużyny z zagranicy, to możesz coś z tego wyciągnąć.
Wiem, że patrzysz tylko na siebie, tylko na Jagiellonię, ale muszę zapytać o to, która twoim zdaniem z innych drużyn jest naszym największym rywalem? Kto ma największe szanse, by wygrać ligę? Oni to oni, zasłużyli na to, gdzie są. Może my też zasłużyliśmy, by być na 9 pozycji. Ale teraz jest przerwa, jest wiele transferów, drużyny się zmieniają, pracują ciężko. Zobaczymy, jak drużyny podniosły swój poziom. And we'll see how the team's his level will be in next season. Zaczynacie ligę w pierwszych dniach lutego meczem w Krakowie. Kraków po raz kolejny. Czego się spodziewasz po tym meczu z Wisłą? Będzie to dla mnie bardzo specjalny mecz, ponieważ będzie pierwszym, który zagram w Krakowie jako gość, przeciwnik. Będzie specjalny także, ponieważ znowu zagram przeciwko mojej byłej drużynie, ale myślę tylko o Jagiellonii. Będę tam po to, żeby wygrać i zgarnąć 3 punkty, a po meczu porozmawiam ze wszystkimi kolegami z byłej drużyny i z jej fanami, ale podczas 90 minut będę skupiony na meczu. Czyli nie obawiasz się o to, jak powitają cię fani Wisły? Nie, myślę, że mnie polubili. Pokazałem im swój szacunek, kiedy strzeliłem hat-tricka przeciwko nim. Muszę powiedzieć dziękuję Wiśle, ponieważ to oni otworzyli mi drzwi. Grałem tam, oni byli dla mnie bardzo dobrzy. Pokazali mi, jak bardzo są ze mną szczęśliwi. Od ostatniej rundy masz za sobą w Białymstoku swojego największego fana, swoją żonę. Dołączyła ona bowiem do ciebie tu, w Białymstoku. Jak ważne to było dla ciebie, że masz całą najbliższą rodzinę ze sobą? How important it was to you that you have your whole family, your whole nearest family here with you? To bardzo ważne, ponieważ kiedy nie masz dobrego dnia, kiedy jesteś sam, to musisz z kimś porozmawiać. A teraz, kiedy ona jest ze mną, to stara się mnie uspokajać, dawać mi dobre rozwiązania. I jestem naprawdę szczęśliwy, że jest tu ze mną. Jesteśmy razem i możemy sobie pomagać. Emil zaczął ten temat, a ja go teraz kontynuuję. Porozmawiajmy o czymś innym niż futbol. Jesteś w Białymstoku już od ponad roku. Jakie są twoje wrażenia o mieście? Jakie masz ulubione miejsca? Co lubisz robić w czasie wolnym? Uważam, że jest tu bardzo ładnie. Macie tu wszystko, czego potrzeba. Jako piłkarze nie mamy zbyt wiele czasu na zwiedzanie. Nie możemy za dużo wychodzić na imprezy, ale wszystko tu można robić. Możesz pójść na kawę, na spacer, wszędzie jest blisko. Możesz także spędzać czas z kolegami z drużyny. Możecie pójść na obiad, kolację. To bardzo fajne miasto. Jeżeli ktoś by cię zapytał, jaka jest twoja trasa spacerowa, jeśli idziesz na spacer, to jakie miejsce im polecisz do zobaczenia? Pałac Branickich jest bardzo ładny. Kiedy przyjeżdżają tu moi znajomi albo rodzice, to zabieram ich tam, ponieważ jest tam naprawdę ładnie. Wszystko jest dostępne, jest bardzo ładnie. Bardzo lubimy to miejsce. Porozmawiajmy przez moment, skoro jesteś z Hiszpanii, o hiszpańskiej kuchni, która jest bardzo sławna w świecie. Czy brakuje ci w Polsce hiszpańskich dań, czy możesz zjeść je gdzieś w Białymstoku? Trochę mi tego brakuje, to prawda. Bardzo lubię hamon, a w Polsce nie macie tego za dobrego. Trochę brakuje mi także ryb, które bardzo lubię. W Polsce to nie to samo. Wspomniałeś o naszym mieście, więc moje pytanie, jak się czujesz jako Hiszpan w Polsce? Wiemy przecież, jak sam powiedziałeś, o różnicach w mentalności piłkarskiej, ale ja teraz pytam o różnicę w mentalności hiszpańskiej i polskiej. But I'm thinking how the difference is mentality Spanish and Polish mentality. Myślę, że w Hiszpanii lubimy spędzać czas na zewnątrz. Wszyscy są na zewnątrz, siedzą na tarasach. A tu w Polsce jest to inne. Również samo jedzenie. W Hiszpanii lunch jest około godziny 2-3, a tu w Polsce około godziny 12. Także kolacja, którą w Hiszpanii jemy około godziny 10. Tu w Polsce jest około godziny 7-8. To są te różnice i może dlatego, kiedy wychodzisz na miasto około 8 wieczorem, nie ma za wielu ludzi, podczas gdy w Hiszpanii o tej samej porze jest ich na ulicach pełno. It's not a lot of people, but in Spain around 8-9 it's full. Może wynika to z pogody. Teraz trudno jest pozostać na zewnątrz, kiedy masz 1 lub 2 stopnie. When you have 1 or 2 degrees
the temperature. Yes. Być może to dlatego, ale w moim rodzinnym mieście też jest zimno. Może teraz nawet zimniej niż tu, ale lubimy być na zewnątrz, pijąc kawę, sok czy wodę. My po prostu lubimy spędzać czas z przyjaciółmi na zewnątrz. Jestem Ci bardzo wdzięczny, że wspomniałeś o pogodzie, bo to jest moje kolejne pytanie. Czy przed przenosinami do Polski ktoś Cię ostrzegał, że jest tu tak zimno? Tak, mówiono mi, że jest tu bardzo zimno. Co do pierwszego roku mojego pobytu, to mogę się zgodzić, ale w tym roku nie. Myślę, że w moim mieście w Hiszpanii było chłodniej niż tu. Nie bałeś się więc być tu? W pierwszym roku może tak, ale teraz myślę, że jest prawie tak samo jak w moim mieście. Kiedy przenosiłeś się z Wisły do Jagiellonii, z pewnością myślałeś nie tylko o klubie, o tym, że Jagiellonia jest teraz lepsza od Wisły, ale także o mieście. Czy porównywałeś z kimś opinię o Białymstoku, o tym, jak to jest tu mieszkać? Obawiałeś się czegoś? Compare with somebody else's opinion about Białystok, about how to live here, were you afraid? Kiedy przenosiłem się tu, to trochę się obawiałem. Pierwsze moje miasto w Polsce to był Kraków, który jest miastem wielkim, wszędzie są ludzie. Ale kiedy tu przychodziłem, to zapytałem Zorana, który był tu o kilka dni wcześniej ode mnie. Powiedział mi, że to co prawda nie jest Kraków, ale jest bardzo fajnie. Wszędzie można wyjść i to nie jest żaden problem. Czyli nie obawiałeś się? Nie, nie. Widzę, że transfer Patryka jest już potwierdzony, możemy to zatem oficjalnie przyznać. Jedno jeszcze pytanie o niego, jeśli się nie obrazisz. Czy uważasz, że poradzi sobie w Celticu? Czy uważasz, że może sobie tam wywalczyć miejsce w podstawowym składzie? Myślę, że tak, będzie jednym z podstawowych napastników. Znam go, wiem jak ciężko pracuje, wiem jak lubi pracę i wiem, że zawsze chce być pierwszy. Trenuje bardzo dobrze, po treningu zostaje, robi coś dla siebie, coś ekstra. On zawsze chce być najlepszy. Dzisiaj śmialiśmy się, że z bardzo małego klubu, Lechii Dzierżoniów, podczas jednego roku dwóch piłkarzy, którzy tam dorastali, Patryk Klimala i Krzysztof Piątek, jeden został piłkarzem AC Milan, a drugi został graczem Celticu Glasgow. Tak, to wszystko wynika z tego, jak pracował, jak na to zasłużył. Skoro rozmawiamy o transferach, nie będę Cię pytał o Twój transfer, nie obawiaj się. Poruszam ten temat, ponieważ przyjście do Polski było dla Ciebie ogromnym krokiem. To jest pierwszy kraj za granicą dla Ciebie. Czy myślisz, że mógłbyś zostać tu, w Białymstoku, na następnych kilka lat, tak jak dla przykładu Gerard Badia, który jest w Piaście Gliwice od długiego czasu? Czy myślisz, że możesz być Gerardem Badią w Białymstoku? Do you think that you can be such a Gerard Badia in Białystok? Może tak być, ponieważ jestem tu szczęśliwy. Jeśli nie będę szczęśliwy, postaram się odejść gdzieś, gdzie będę. Ale póki co jestem, mam Jagiellonię w mojej mentalności. Nie mogę powiedzieć nic o przyszłości, bo nie wiem, co się stanie. Może jutro będę miał na stole ofertę, na którą klub powie, ok, musisz odejść. Ale teraz nie mam nic takiego, myślę tylko o Jagiellonii. Kiedy rozważałeś transfer do Jagiellonii, czy miałeś inne oferty? Tak, miałem inne opcje, ale poczułem, jak Jagiellonia mnie chce i dlatego oddałem swoje słowo i tu trafiłem. Jesteś najcenniejszym naszym graczem nie tylko jeśli mówimy o golach, ale także jeśli mówimy o pieniądzach. Mógłbyś być jednym z największych transferów Jagiellonii. W przeszłości mieliśmy w klubie jednego Hiszpana, który odszedł za duże pieniądze, ale myślę, że nasi fani woleliby, żebyś został i nigdzie nie odchodził. Myślę, że tak, jestem tu teraz, a odszedł Klimala. Jeśli ja bym odszedł, mogliby pomyśleć, kto będzie teraz strzelał gole. To nie jest jednak problem, mamy naprawdę dobrych piłkarzy. Widzę ich codziennie na treningu. Jeśli bym odszedł, to tylko wtedy, gdy byłoby to dobre dla mnie i dla klubu. Nie wiem, co się stanie. Zapytam o sytuację z młodymi piłkarzami. Wiemy, że od tego sezonu musimy mieć na boisku chociaż jednego młodzieżowca. Kto będzie następnym Klimalą? Okej, mamy Bidę, Bida także gra bardzo dobrze, ale w Twojej opinii, kto może być następny?
Nie możemy oczekiwać, okay, że Wida będzie grał po 90 minut, mecz za meczem. Quite well. But in your opinion, who could be the next one? Because we couldn't expect that Bida will play match by match might 90 minutes. Uważam, że Karol Struski jest bardzo dobrym piłkarzem. Bardzo go lubię, zaczął się skupiać na grze i nauczył się wiele z gry ze starszymi piłkarzami. Może być bardzo dobrym zawodnikiem. Because he is playing around older players and if he learn a lot, little bit, I think he can be a very good. W ostatniej rundzie mieliśmy kilka debiutów. Toporkiewicz, napastnik, Nawrocki czy Wasilewski. Struski nie debiutował z powodu kontuzji. Mówiłeś o nim, a co o innych piłkarzach? Didn't make his debut. You said about the Struski and about this other guys? Topor to także bardzo dobry piłkarz. Widziałem go w grze, w treningu, widziałem jego mentalność i myślę, że może się wiele nauczyć i także może być bardzo dobrym graczem. Musi tylko podglądać Jesusa i Maza podczas treningu. Musi raczej patrzeć na klimatę. Jest naprawdę dobrym piłkarzem. Okay, Jesus, so my, Jesus, moje ostatnie pytanie. W tej rundzie będziemy mieli 10 spotkań. Zaczniemy z Wisłą, a później czeka nas mecz z Koroną. Ale kolejne 8 spotkań to mecze przeciwko drużynom z czołowej ósemki. Czy będzie to dla Ciebie trudniejsze czy prostsze granie przeciwko silnym drużynom? Against the teams which are in the top 8. So, would it be harder to you or maybe easier play against strong teams? Osobiście wolę grać przeciwko takim drużynom, ponieważ jeśli wygram, zgarniam 3 punkty, a oni nie mają nic. A jeśli grasz przeciwko takim przeciwnikom, jak na przykład LKS, to możesz zgarnąć 3 punkty, ale twoi przeciwnicy także. Ja wolę grać przeciwko nim, ponieważ jeżeli wygrasz, masz 3 punkty, a oni nic. To wszystko z naszej strony. Dziękujemy bardzo za twój czas. Naszym gościem był Jesus Simas. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, a my słyszymy się za tydzień. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.